Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Nocna interwencja głogowskich policjantów zakończyła się zatrzymaniem 32-letniego mężczyzny, który zdemolował jeden z dyskontów spożywczych na terenie miasta. Dodatkowo mężczyzna dopuścił się czynnej napaści na interweniujących funkcjonariuszy. Teraz za swoje niezgodne z prawem zachowanie odpowie przed sądem. Do nietypowej policyjnej interwencji doszło 27 czerwca w nocy w jednym z głogowskich dyskontów spożywczych, gdzie awanturujący się mężczyzna postanowił wejść na jeden ze sklepowych regałów. Przybyli na miejsce funkcjonariusze szybko rozpoznali 32-letniego mieszkańca Głogowa, który w przeszłości wielokrotnie dopuszczał się przestępstw związanych z kradzieżą mienia. Pobudzony mężczyzna siedział na regale sklepowym i pomimo poleceń mundurowych nie miał zamiaru z niego zejść. W pewnym momencie zaczął zrzucać asortyment z półek, a część produktów kierował w stronę policjantów. Sytuacja była trudna, ale zdecydowane działania funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania agresora. Na jego rękach pojawiły się kajdanki i w dalszą podróż udał się w towarzystwie policjantów. Finalnie mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a teraz o jego losie zadecyduje sąd. 32-latek odpowie za czynną napaść na funkcjonariuszy oraz uszkodzenie mienia. Klaudia Eldursi przeprosiła za piracki rajd pasem awaryjnym na autostradzie. Prowadząca hotelu Paradise znalazła się w poważnych tarapatach. Straciła kontrakt reklamowy, a najgorsze dopiero przed nią. Sprawę skomentowała policja i ujawniła, jakie konsekwencje grożą za takie wykroczenie. Po udziale w Top Model, Klaudia Eldursi zrobiła telewizyjną karierę i została prowadzącą hotelu Paradise. Przez długi czas cieszyła się sympatią widzów i współpracowała ze znanymi markami. Jednak ostatnio wokół gwiazdy wybuchła afera, gdy w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać samochód pędzący pasem awaryjnym na autostradzie. Portal Pudelek potwierdził, że numery rejestracyjne auta wskazują, iż należy ono do Klaudii Eldursi. Na Instagramie modelki pojawił się wpis: jestem mistrzem w działaniu pod presją czasu, wczoraj udało mi się dotrzeć na Event Max, nieco spóźniona, ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. Pośpiech to pewien rodzaj adrenaliny, który uzależnia, czytali internauci. Do incydentu doszło 10 czerwca około godziny 17:30 na wysokości Brwinowa. Po upublicznieniu nagrania znana marka zerwała kontrakt z modelką. Aspirant sztabowy Monika Orlik z komendy w Pruszkowie poinformowała w rozmowie z Pudelkiem, że dowód w postaci filmu został zabezpieczony. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie trwa. Policja apeluje do świadków zdarzenia lub osób posiadających inne nagrania, aby zgłaszały się z informacjami. Zgodnie z procedurami będzie ustalane, kto jest właścicielem pojazdu, a następnie kto nim kierował w chwili zdarzenia. Za rajd pasem awaryjnym po autostradzie grozi mandat w wysokości do 5000 zł. Nagranie z rajdu skomentował również były policjant i ekspert do spraw bezpieczeństwa drogowego, Marek Konkolewski. Ta pani przejechała linię ciągłą i wyprzedzała z niewłaściwej strony, nie zachowując bezpiecznego odstępu. Takie bezpardonowe łamanie przepisów ruchu drogowego rzuca się w oczy, szczególnie kiedy większość kierowców stoi w korku, a ktoś ostentacyjnie omija korek, jadąc luksusowym samochodem, stwierdził specjalista. Klaudia Eldursi przyznała się do prowadzenia samochodu. Zamieściła w sieci nagranie, na którym przeprosiła za swoje zachowanie i zapewniła, że jest gotowa ponieść wszelkie konsekwencje swoich czynów. Okazała skruchę i przyznała, że nic nie usprawiedliwia łamania przepisów. Cześć. Internet obiegła informacja, że prowadziłam samochód, który wyprzedzał pasem awaryjnym na drodze szybkiego ruchu. I czuję się w obowiązku, żeby to skomentować. I tak to ja prowadziłam ten samochód, bo byłam za kierownicą, to ja złamałam przepisy ruchu drogowego. Ta fala krytyki, która na mnie spadła, choć ogromnie bolesna, jest uzasadniona. Chciałam bardzo przeprosić za swoje nierozsądne, brawurowe zachowanie. Jest mi ogromnie wstyd, jest mi przykro.
takie zachowanie absolutnie nie powinno mieć miejsca. Okazałam brak szacunku względem innych kierowców, za co jeszcze raz ogromnie przepraszam. Oczywiście jestem gotowa na konsekwencje swojego zachowania. Nie będę próbowała się wytłumaczyć, bo nic, nie ma wytłumaczenia na takie zachowanie. Żaden pośpiech nie usprawiedliwia tego, nie usprawiedliwia żadna chęć sprostania tym wszystkim zadaniom dookoła. Jeszcze raz przepraszam. Narodowcy z Hajnówki patrolowali przygraniczne tereny w pobliżu Białorusi. Po paru godzinach spaceru natrafiliśmy na dużą grupę nielegalnych imigrantów, która nam uciekła, twierdzą we wpisie z 28 czerwca. Działacze Narodowej Hajnówki udali się na spacer po Puszczy Białowieskiej, podkreślając, że była to oddolna inicjatywa mieszkańców okolicy. Pomysł na takie działania wziął się z rozmów narodowców z mieszkańcami, którzy mieli wyrażać obawy o swoje bezpieczeństwo. Boją się o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, piszą działacze. W związku z tym wielu rosłych mężczyzn zdecydowało się na patrolowanie lasu, gdzie, jak twierdzą, już przy pierwszej okazji natrafili na grupę cudzoziemców, która im jednak uciekła. Narodowcy planują częstsze organizowanie takich spacerów, ponieważ, jak twierdzą, mieszkańcy chcą powrotu do normalności i mają dość aktywistów oraz nielegalnych imigrantów. Narodowcy z Hajnówki przyznają, że sprawa na granicy jest delikatna. Rozumieją, że nie mogą przeszkadzać służbom, takim jak Straż Graniczna, żołnierze czy policja, które bronią granicy na pierwszej linii. Jednocześnie zwracają uwagę na prowokacje aktywistów i nielegalnych migrantów. W ostatnim czasie Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynator służb specjalnych, poinformował, że po kilku tygodniach doświadczeń z zaangażowaniem dużych sił, zwartych oddziałów policyjnych na granicy, stwierdzono, że nowa strategia przynosi efekty. Minister wskazał, że funkcjonariusze są przygotowani do tego, aby skutecznie walczyć z agresywnym tłumem i w tym samym celu szkolą żołnierzy i Straż Graniczną. W związku z tym rozważany i przygotowywany jest pomysł, żeby w ramach wzmocnienia Straży Granicznej były takie oddziały, mówił 27 czerwca na antenie Radia Z. Policjanci z Komendy Miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji w Lublinie, przeprowadzili operację, której efektem było zatrzymanie mężczyzny podejrzanego o naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W lutym bieżącego roku policjanci wkroczyli do jednego z domów w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie wcześniejszych ustaleń wskazujących, że w wytypowanej lokalizacji mogą znajdować się znaczne ilości narkotyków. Informacje te się potwierdziły. Wewnątrz odkryli dużą uprawę konopi. Funkcjonariusze zabezpieczyli również sprzęt wykorzystywany do uprawy, w tym kilka zasilaczy, wentylatorów, lamp i namiotów. W jednym z pomieszczeń znaleziono susz. Po przeliczeniu i zważeniu okazało się, że zatrzymano łącznie 126 sztuk krzewów konopi oraz 8 kg marihuany. 34-letni podejrzany został przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę rejonową w Gorzowie Wielkopolskim zgromadziło obszerny materiał dowodowy. Mężczyzna usłyszał zarzuty związane z uprawą konopi oraz posiadaniem znacznych ilości narkotyków. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Akt oskarżenia w jego sprawie zostanie niebawem skierowany do sądu. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wprowadzaniem do obrotu papierosów bez polskich znaków akcyzy. W trakcie realizacji zatrzymano 9 osób, z czego 3 postawiono zarzuty udziału w grupie. Straty Skarbu Państwa spowodowane tym przestępczym procederem szacowane są na blisko 5 milionów złotych. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Kilka dni temu doszło do realizacji sprawy dotyczącej działalności zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się nabywaniem, przechowywaniem, przewożeniem oraz wprowadzaniem do obrotu papierosów oraz alkoholu bez polskich znaków akcyzy. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
wspierani przez kolegów z innych wydziałów oraz jednostek, przeprowadzili jednocześnie kilkadziesiąt przeszukań na terenie województwa, w tym w powiecie parczewskim, radzyńskim i lubartowskim. W wyniku tych działań zatrzymano 9 osób związanych z nielegalnym procederem. Podczas przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych oraz użytkowanych przez nich pojazdów, piwnic i budynków gospodarczych zabezpieczono ponad 100 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz nielegalne wyroby alkoholowe. Zatrzymani mężczyźni wcześniej wprowadzili do obrotu łącznie ponad 4 miliony papierosów bez akcyzy. Według ustaleń śledztwa prowadzonego pod nadzorem prokuratury okręgowej w Lublinie, 3 z 9 zatrzymanych to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej. Są to mężczyźni w wieku 36, 44 i 67 lat, którzy przywozili nielegalny towar zza wschodniej granicy, a następnie przechowywali i wprowadzali do dalszego obrotu. Kolejni zatrzymani sprzedawali wyroby nabyte od tych mężczyzn, między innymi na targowiskach. Według śledczych, działalność przestępcza zatrzymanych osób spowodowała uszczuplenie skarbu państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego i podatku VAT, które szacowane jest łącznie na blisko 5 milionów złotych. Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury okręgowej w Lublinie, gdzie usłyszeli zarzuty z kodeksu karno-skarbowego. Dodatkowo, 3 zatrzymani odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, za co grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Przed godziną 7 rano 28 czerwca mieszkańcy okolicznych budynków zauważyli samotnie stojącą trumnę na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Andersa i Piasta. Wezwani na miejsce funkcjonariusze komisariatu pierwszego potwierdzili zaskakujące zgłoszenie. Po upewnieniu się, że w trumnie nikogo nie ma, zabezpieczyli nietypowy przedmiot, który stał się zagadką do rozwiązania. Policjanci próbowali ustalić, jak i dlaczego trumna znalazła się na osiedlu. Co bardziej zaskakujące, nie było zgłoszenia o kradzieży trumny, co dodatkowo komplikowało sprawę. 2 dni temu do komisariatu pierwszego w Wałbrzychu przy ulicy Łączyńskiego zgłosiła się grupa mężczyzn z nietypową prośbą. Chcieli odebrać trumnę. Okazało się, że byli to znajomi, którzy spędzili piątkową noc na wspólnym oglądaniu meczu piłki nożnej. Przyznali, że po przegranym meczu i spożyciu dużej ilości alkoholu postanowili wyjść na zewnątrz. Kiedy jeden z nich zasnął na skwerze, reszta przypomniała sobie, że w zakładzie pracy jednego z nich znajduje się trumna. Pod wpływem alkoholu i wzburzeni przegraną postanowili zrealizować swój zaskakujący plan, który w ich ocenie miał być zabawnym żartem. Kamery monitoringu miejskiego pomogły ustalić tok wydarzeń, ukazując podróż trumny ulicą Andersa. Grupa mężczyzn zostawiła trumnę obok śpiącego na skwerze kolegi, po czym oddaliła się z miejsca zdarzenia. W pewnym momencie odpoczywający mężczyzna postanowił skorzystać z trumny, położył się w jej wnętrzu i kontynuował drzemkę. Kiedy nad ranem zaczął padać deszcz, opuścił trumnę, zostawiając ją na skwerze. Choć cała sytuacja miała komiczne aspekty, należy podkreślić, że trumna nie była własnością żadnego z mężczyzn. Jej właściciel, lokalny przedsiębiorca i pracodawca jednego z uczestników, postanowił nie składać zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, uznając incydent za drobną sprawę wynikającą z nadmiaru alkoholu i frustracji po przegranej piłkarzy. Po dopełnieniu formalności, trumna została zwrócona właścicielowi, a grupę młodych mężczyzn pouczono o odpowiedzialnym zachowaniu. W rozmowie z funkcjonariuszami, jeden z mężczyzn stwierdził, że pozostawiona na skwerze trumna może stanowić wymowny symbol stanu drużyny po przegranym meczu piłki nożnej. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.